Lekcje online to było naprawdę ciekawe przeżycie. I pomimo tego, że COVID-19 to jest coś, czego nigdy, przenigdy nie chciałbym znowu przeżyć, no bo halo, ludzie umierają, to te lekcje, no może i zabrały nam szare komórki i jakikolwiek przymus nauki, przez co dosłownie do teraz mam wielki problem z uczeniem się, no bo mamy ChatGPT, Brainy, to po co myśleć? To jednak trochę tęsknię. Tęsknię za tymi lekcjami. Ale nie wiem, czy tęsknię bardziej dlatego, bo chcę znowu pograć cały dzień w jakiegoś Valoranta, czy może tęsknię za jakimiś innymi plusami i czy one w ogóle przewyższały te wszystkie minusy typu brak umiejętności rozmowy z ludźmi. I temu się tutaj przyjrzymy, żeby zrozumieć, czy lekcje online wyrządziły nam większą krzywdę niż nam się wydaje, a może jest odwrotnie. A więc sprawdźmy, jakie są plusy lekcji online. I tak, może to brzmieć jak fake, bo nasze cudne lekcje odbywały się w wyznaczonych godzinach, plany lekcji nagle nie zniknęły, ale większość nauczycieli nie radziło sobie z uczeniem w takich warunkach i większość z nas to wykorzystywała. W jaki sposób? Łączysz się z lekcją, mówisz, że jesteś obecny, wyciszasz się, kamerka oczywiście nie działa i idziesz spać, myśląc sobie, że i tak ten temat rozumiesz, albo kiedyś go zrozumiesz, albo masz zupełnie wywalone na to, że za parę lat będziesz musiał wydawać 300 zł na korepetytorów. No chyba, że byłeś tym mądrzejszym, który wciąż chciał mieć jakąkolwiek wiedzę, to nawet przesypiając całe lekcje mogłeś coś wynieść, bo nie zapominałeś, że takie coś jak podręcznik dalej istnieje, a korzystanie z niego wcale nie boli. Aż tak. Ja na niektórych lekcjach puszczałem sobie takiego matemaksa i było świetnie. Także koniec końców, jeśli zależało ci na nauce, to raczej dawałeś radę, a jeśli nie, to i tak trudno było nie zdać, ale o tym za chwilę. Jeśli nigdy nie miałeś paska, to tutaj miałeś średnią 5.00. I naprawdę trzeba było się postarać, by mieć słabe oceny z testów na formie. Jakby niektórym nawet rodzeństwo czy rodzice pomagali, ale najczęściej dzwoniło się do innych, by porównać odpowiedzi. No, żeś nie umierać. Najlepsze potem było to, że w większości przypadków rodzice faktycznie myśleli, że ty się uczyłeś. I potem wracało się z tych lekcji online i no nie było aż tak kolorowo, żeby nie powiedzieć, że była zupełna tragedia i dosłownie w tym momencie praktycznie nie zdaję z matematyki. Hurra, lekcje online! Albo w sumie bardziej hurra ja. W sumie sam sobie to zrobiłem. Wracając, lecimy punkt trzeci, bo tutaj to wygląda bardziej jak minus niż plus. No, wracamy. To jest plus, który najbardziej do mnie przemawia. Jeśli nikt koło ciebie nie robi remontu, to przez cały dzień będzie 20 razy ciszej niż w szkole. Nieważne, czy mowa o podstawówce, czy liceum, technikum, szkole branżowej, może na studiach inaczej, nie wiem, ale zawsze na korytarzach na przerwie będzie piekło. No, w 90% przypadków. Jakby ktoś na kogoś się drze. Ktoś do kogoś się drze. Ktoś z kimś się bije, komuś zachciało się biegać. I ten ktoś nie jest jeden. To są setki ludzi. Nawet na takich wycieczkach niektóre klasy potrafią być głośniejsze od, nie wiem, bomby atomowej. W ogóle to, że nie było żadnych wycieczek, można zajrzeć i jako plus, i jako minus, ale co już wedle preferencji. No i co jeszcze? Dużo śmiesznych sytuacji. No przecież jest multum klipów z lekcji online i sam mam niesamowicie dużo wspomnień z nich i ogółem szkoła po prostu nie stresuje? Albo mniej stresuje? Tak czy inaczej, takie życie no, jest definitywnie łatwiejsze. Albo było definitywnie łatwiejsze, w sumie to było. No a co z minusami? No, ich nie brakuje.
parę lat, mało kiedy dotykaliśmy trawy i to widać. Spędzając tyle czasu sam ze sobą, no można zwariować. I zapewne dzwoniliście do przyjaciół, kraliście z nimi, to mogło utrzymywać przy życiu. Ale nie wszystkich, bo niektórzy naprawdę potrzebują spotkań w rzeczywistości. No a jedyne co mieliśmy to najbliższą rodzinę. A jako, że o pozostałych ludzi no, było trudno i w ogóle, by, mówię, dotknąć trawy, no było trudno, to psychika zaczynała powoli podupadać u większości osób. Mi jakoś bardzo to nie dospierało. No, może pod koniec trochę to odczułem, ale są osoby, które naprawdę utraciły pewną część siebie przez to wszystko. Już w ogóle pomijając, że każdy z nas ma ważne osoby, no a lekcje online odbywały się przez COVID-a i niektórzy przez to utracili najbliższych. W ogóle jeśli ktoś się znalazł w takiej sytuacji, to naprawdę moje kondolencje, jakby nie wyobrażam sobie czegoś takiego przeżyć. Ale wracając. Mówiłem już, że uczenie się w tym czasie powinno być łatwiejsze. W końcu mamy więcej czasu i mniej stresu. Tyle, że nie. Mało kto miał motywację do nauki, chęć do nauki, robienia czegokolwiek na tym świecie. Jak mówię o tym w ten sposób, to brzmi to trochę jak objaw depresji. Ale tak zupełnie szczerze, jakby nie pamiętam praktycznie niczego z tych lekcji online, jeśli chodzi o jakąkolwiek wiedzę. Prawie niczego nowego się nie nauczyłem, a o wiele więcej pozapominałem. Również głupio było poprosić nauczyciela, by coś wytłumaczył, o ile w ogóle ktokolwiek o to pytał. No i nadużywanie internetu. No, przebodźcowaliśmy się i to strasznie. Lekcje zagłuszaliśmy TikTokiem albo innymi rozpraszaczami i takie nawyki mogą do teraz się w nas utrzymywać. No a korzystanie z komputera 7 godzin dziennie nie jest najlepszy dla naszego zdrowia. Także tak. Lekcje online były fajne. Do czasu. Nie zrozumcie mnie źle. Mam multum dobrych wspomnień z nimi, ale czuję, że miałbym ich więcej, gdybym ten czas spędził z przyjaciółmi w tej okropnej, wielce nielubionej szkole. A jakie wy macie opinie na ten temat? Może jakieś historie? Ja bardzo często czytam komentarze i naprawdę lubię słyszeć, jakie patologie się u was dzieją. I w ogóle, dziękuję bardzo za obejrzenie. A to jest nowy trochę format, więc do moich starszych widzów możecie napisać, czy wam się podoba. No i czasami też pewnie będę wrzucać sendery, ale chcę powoli coś tam poeksperymentować. Także dzięki, jeszcze raz, piszcie, proszę i cześć.